Magdaleno, jesteśmy po konferencji Ligi Ambasadorów Face and Look. Powiedz proszę, jak twoje wrażenia? Bardzo pozytywne. Projekt zrzesza naprawdę bardzo fajnych ludzi z różnych dziedzin, więc tak naprawdę wszyscy mamy wspólne pasje. Lubimy testować kosmetyki, lubimy dbać o swój wygląd. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że bardzo dużo rzeczy przypadło mi do gustu. Niektóre już testowałam i jestem pozytywnie zaskoczona. Mam bardzo duże skłonności do alergii, do różnych takich właśnie rzeczy, więc zdecydowanie projekt dla mnie. Czyli ty jesteś świadomą konsumentką. Wybierasz produkty polskie bez parabenów, czy do tej pory raczej nie zwracasz uwagi, jakie było ich pochodzenie? No właśnie przez wzgląd na swoje alergie. Czytam etykiety, wiem jakie są składy, wiem jak są właśnie testowane, produkowane gdzie, więc bardzo zwracam na to uwagę. A które kosmetyki na dzisiejszym evencie przypadły ci do gustu? Ojej, ja naprawdę uwielbiam wszystkie, więc ciężko wybrać jedne. No nie umiem jednej. Jesteś też ambasadorką tego projektu. Powiedz, dlaczego przyjęłaś takie zaproszenie? No właśnie dlatego, ponieważ utożsamiam się z tymi kosmetykami, z testowaniem, właśnie zwracam uwagę na to, gdzie są produkowane, jaki jest skład kosmetyków, więc po prostu przetestowałam, uznałam, że naprawdę są warte polecenia i właśnie projekt zrzesza pozytywne osoby, które właśnie w różnych dziedzinach działają, dlatego chciałam do niego dołączyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.